Specjalnie na ten dzień kamperek szlifował formę przez cały ubiegły tydzień. 18 stycznia do Wyszkowa przyjechał lider tabeli pierwszej ligi siatkówki mężczyzn Banimex Będzin. Pojedynek zapowiadał się bardzo emocjonująco. Po pierwsze, w myśl zasady bij mistrza, kibice oczekiwali zwycięstwa gospodarzy, a po drugie, to miał być historyczny mecz, po raz pierwszy transmitowany na żywo z wyszkowskiej hali przez telewizję. Wszystkie miejsca na widowni zostały praktycznie zajęte, a wśród kibiców panowała przyjacielska atmosfera. Pierwsze skrzypce zagrał kamperek, który drużynie przeciwnej w dowód sympatii przekazał klubowy szalik kampera. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania kibice przeciwnych drużyn wzajemnie dopingowali swoich idoli. Mecz kampera Wyszków z Banimexem Będzin zapowiadany był jako hit pierwszej ligi siatkówki. W składach zespołu zagrali Woroniecki, Świrydowicz, Szulik, Pietkiewicz, Wójcik, Kaczorowski, Stańczak oraz Rutecki, Główczyński, Zalewski, Urbanowicz i Zrajkowski w drużynie kampera oraz Stelmach, Gaca, Hunek, Żuk, Wójtowicz, Król, Mierzejewski, a także Tomczyk, Wołosz i Oczko w barwach Banimexu. Początek meczu to wyrównana gra obu drużyn, jednak do pierwszej przerwy technicznej prowadzili goście. Po niej, aż do remisowego stanu 22-22, znów było bardzo równo. Piłkę setową po bloku zapewnił kamperowi Waldek Świrydowicz i Tomasz Rutecki. Świrydowicza na widowni dopingowała do gry żona wraz z synkiem. Wyszkowianie wygrali tę odsłonę 25-22. Set goście rozpoczęli bardzo dynamicznie, jednak to gospodarze wygrywali schodząc na pierwszą przerwę. Przy stanie 14-11 dla Będzina o czas poprosił trener Jan Such. Ostre słowa trenera poskutkowały i gospodarze zabrali się do odrabiania strat. Serwisowym asem popisał się Łukasz Kaczorowski. Końcówka drugiego seta to wymiana piłek po obu stronach siatki. Ostatecznie zwyciężyli goście, którzy skutecznym blokiem powstrzymali atak Łukasza Kaczorowskiego. Telewizyjna transmisja z meczu to wielka wartość dla klubu, ale także dla jego sponsorów. Podczas relacji wielokrotnie mówiono o Wyszkowie i wyjątkowej atmosferze panującej na trybunach, a eksponowane w kadrze logo gminy to duża wartość finansowa, niewspółmiernie wyższa niż dotacja, którą klub otrzymuje z magistratu. Trzeci set to początkowa przewaga kampera 5-1, jednak goście natychmiast zabrali się za odrabianie strat. Walka była zacięta. MKS zbliżył się do kampera na jeden punkt i było 20-19. Gospodarze skutecznie blokowali i doprowadzili do zwycięstwa w tej odsłonie meczu. 25-21 i w meczu było już 2-1. W czwartym secie, niesieni oszałamiającym dopingiem wyszkowianie, nie pozwolili przyjezdnym rozwinąć skrzydeł. Rewelacyjnie grający w sobotni wieczór Tomasz Rutecki, grą w polu i skuteczną zagrywką, porozbijał gości z Górnego Śląska.
W tym secie za dyskusję z sędzią czerwoną kartkę otrzymał zawodnik MKS-u Oczko. Wyszkowianie prowadzili 16-10, a Banimex nie potrafił stawić czoła gospodarzom. W rezultacie Kamper pokonał lidera tabeli w tym secie 25-15 i w meczu 3-1. Umocnił się na trzecim miejscu w tabeli. Od lidera dzielą go zaledwie 4 punkty. Najlepszym zawodnikiem meczu uznany został świetnie dysponowany tego dnia Tomasz Rutecki. W naszym kolejnym materiale wideo przedstawimy pomeczowy komentarz trenera Sucha oraz rozmowę z legendą polskiej piłki siatkowej Edwardem Skorkiem. No!